Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Troska o stworzenie. Tekst pamięciowy. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i szczekł. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 2, werset 15. Myśl przewodnia. Jak chrześcijanie powinni odnosić się do środowiska naturalnego? Jak my, adwentyści dnia siódmego, powinniśmy podchodzić do zagadnienia troski o środowisko naturalne, skoro wiemy, że Ziemia została skażona, ulega degradacji i pewnego dnia zostanie zniszczona, zamieniona w wielkie jezioro ognia. Żywioły rozpalone stopnieją, Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. 2 Piotra 3:10. Dodając do tego biblijny nakaz dany ludziom w kwestii ich panowania nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. 1 Mojżeszowa 1:26. Nie powinno nas dziwić to, że czasami zmagamy się z kwestią naszego stosunku do zagadnienia troski o środowisko naturalne. Jednocześnie, jako szafarze darów Bożych, czy nie zostaliśmy zobowiązani do opiekowania się ziemią? Czy Pan nie uznał jej za bardzo dobrą, gdy wyszła z Jego rąk? Czy jako lud głoszący o przesłanie o Bogu i jako Stwórcy, zobacz Apokalipsa 14:6-7, nie powinniśmy mieć czegoś do powiedzenia w kwestii tego, jak traktujemy Jego stworzenie? W tym tygodniu spróbujemy się dowiedzieć czegoś więcej o tym, co Biblia mówi na ten temat. Ruch wyzwolenia homarów. Przed laty pewien obrońca środowiska naturalnego wszedł do restauracji, gdzie serwowano owoce morza. W akwarium znajdowało się 6 dużych homarów, które przypuszczalnie miały nie przeżyć do następnego dnia. Klient wybierał, którego z nich chce zjeść i wkrótce martwy homar znajdował się na talerzu w otoczeniu ziemniaków zapiekanych w serze. Obrońca środowiska naturalnego podkradł się do akwarium, chwycił pierwszego komara z brzegu, wrzucił go do torby i uciekł. Następnie w samochodzie umieścił homara w zbiorniku z wodą i pojechał nad ocean. Tam helikopter zabrał go na pełne morze i homar został wrzucony do wody. Człowiek ten nie był osamotniony w swojej walce o homary. Możesz odwiedzić stronę internetową Ruchu Wyzwolenia Homarów, gdzie jest mowa o ratowaniu tych morskich skorupiaków przed zjedzeniem przez ludzi. Strona zawiera nawet zakładkę ze wskazówkami dotyczącymi uwalniania homarów, z której można się dowiedzieć, jak przeprowadzić akcję ratowania homara z restauracji. Troska o środowisko naturalne to jedno, ale wykradanie homarów z restauracji i wywożenie ich helikopterem, by wrzucić je do oceanu, to chyba lekka przesada, nieprawdaż? Prowadzi nas to nieuchronnie do pytania, jak chrześcijanie, a zwłaszcza adwentyści dnia siódmego, powinni odnosić się do środowiska naturalnego. Odrzucając takie ekstremalne zachowanie, jak opisane wyzwalanie homarów, jak powinniśmy okazywać troskę o środowisko naturalne? Przecież wiemy, że Jezus wkrótce przyjdzie, powtórnie. Wiemy też, że ten świat się skończy, a ziemia skażona przez grzech ulegnie zupełnie zniszczeniu. Zważywszy nasze zrozumienie eschatologii, jak powinniśmy okazywać troskę o naszą planetę? Przeczytaj 2 Piotra 3, werset 10-14. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniśmy być wy w świętym postępowaniu i w pobożności?
Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Izajasz 51, 6. Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie. Izajasz 65, 17. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Apokalipsa 21, 1. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i ziemia przeminęły i morza już nie ma. Co Biblia mówi o ostatecznym przeznaczeniu naszego świata w stanie, w jakim znamy go obecnie? Jak nauka ta powinna wpłynąć na nasz stosunek do środowiska naturalnego? Czy te dwie kwestie nie są ze sobą związane? Pismo Święte mówi jednoznacznie, że nasz świat, nasza planeta nie przetrwa w takim stanie, w jakim znajduje się obecnie. Jest przeznaczona na zniszczenie, a następnie otworzenie przez Boga jako nowe niebo i nowa ziemia. Choć nie może to być wymówką, jak zauważyliśmy wcześniej, do nadmiernego eksploatowania środowiska, jednocześnie powinno nas to chronić przed traktowaniem przyrody, jakby była Bogiem. Ekologiczni ekstremiści wywołują u nas uśmiech politowania, jednakże sami też powinniśmy się strzec, by nie popaść w skrajności. Przeczytaj Rzymian 1,25. Jaką istotną informację powinniśmy wziąć pod uwagę, zastanawiając się nad tym, w jaki sposób okazywać troskę o stworzenie. Dziękuję.